Okej, Mariuliko, podaj nam swoje wrażenia z Tokio. To mapka metra. Momencik, muszę ją ująć. Jest? Jest, wszystko. Pokaż po angielsku wersję. Na całe szczęście mamy po angielsku, także możemy się przemieszczać. Tak, elegancko. Teraz jesteśmy na... w jakiej dzielnicy? Poczekaj. Teraz jesteśmy w Nijubashimae i będziemy zwiedzać pałac. Co mnie zaskoczyło, to parkometry na rowery. To było naprawdę niesamowite. Parkingi na rowery, w dodatku płatne, to jest w ogóle już wypas. Co mnie jeszcze tutaj zaskoczyło? A, dziwnie poubierani ludzie, dziewczyny robiące się na postaci z mangi. Popatrz, jak wszyscy w kimonie zapieprzają tam z tyłu kobiety. Komputerek w torbie i kimono. Dobre. No. Japońskie pomarańczaki. Taksówki. Nie, no bardzo lubię Japonię, szczerze mówiąc, jest bardzo przyjemnie, przynajmniej w Tokio, nie wiem jak gdzie indziej. Ludzie są sympatyczni, znają angielski, pomocni. To nie są pamiątki, tylko ludzie coś piszą w ważnym wiadomości. Połączenie starych czasów z nowymi. Wieżowiec zaraz obok zabytków. Yoshimeida Soto chyba pochodzi z 17 stulecia. Została odrestaurowana w XX wieku, w pierwszej połowie. To są pamiątki. Jest ładnie odmalowana, odrestaurowana. Wszystko to jest z drewna zrobione. Ja tylko zbliżyłem tutaj na ważne informacje. Zapis jest oczywiście pionowy. Tłumaczenie zostawiam oglądającym. Dowolna ta interpretacja. Dowolne, no. Równie dobrze może to być menu z restauracji. Świątynia z 730 roku. Ona chyba była odrestaurowana jakiś czas temu, prawda? Nie, nie jest napisane. Na pewno musieli ją odmalować. Ale jest tu ładnie. Zrobię tutaj zbliżenie na wojowników pilnujących świątyni. Tutaj. A czekaj, bo słońce tak pada, że niestety nie widać. Jeden wojownik. Wojowniczka. A tu drugi. Pilnują świątyni. To jest wejście do świątyni, a świątynia zaczyna się tak naprawdę tutaj. Jest to interesujący obiekt. Marioli, proszę robić zdjęcia tutaj, fotografować dla potomnych. Ojej, to ładnie. No, jest to naprawdę interesująco. Ładne kolory. Zrobię tutaj zbliżenie na sklepiki. I spróbuję troszeczkę wejść do wnętrza świątyni, żeby było lepiej widać. Świątyni strzegą dwa takie jakby psy. Zrobię zbliżenie na tego z prawej strony najpierw. Ma otwartą szczękę. A drugi nie ma. Zabudowa jest podobna jak w Korei i w Chinach. Ten sam styl dachów praktycznie. Przynajmniej jest bardzo zbliżony. Ozdoby są nieco inne, ale wszystko wiąże się z tą samą religią, którą jest buddyzm, także nie można się spodziewać jakichś totalnych różnic. Nie rozumiem do końca idei lampionów takich jak te w
Korei ich nie ma. No, ale zobaczmy, co jest w środku. Oto środek świątyni. Muszę wejść jeszcze bliżej, żeby było lepiej widać. Tutaj wejść nie można. A w punkcie centralnym jest tak jakby ołtarz. Domyślam się, że może się to też z jakąś tam bronią, którą właśnie staram się ująć. Co? Zrobię zdjęcie z wnętrza tutaj. Patrz na tego, nakręć z tego wejścia. Nie do końca rozumiem. Nie wiem, czy to można. Nie było zakazu, nie widziałem nigdzie, wiesz? Dobra, to jeszcze ujęcie na ten temacie. Nasza podróż do Japonii dobiega końca. Trzeba ją podsumować jakoś. Taką szybką panoramę tutaj na Shinjuku, okolice. Proszę bardzo, troszeczkę wysokich budynków.